Minęło pół roku od sierpniowej nawałnicy, a samorządy nadal walczą z jej skutkami. Odbudowa dróg i gospodarstw to priorytety na kolejne miesiące. Wojewoda otworzył dzisiaj jeden z wyremontowanych odcinków drogi powiatowej i spotkał się z rodziną poszkodowaną przez żywioł. Podczas wizyty w powiecie sępoleńskim podziękował też spółce Anwil zaangażowanej w pomoc dla poszkodowanych. Pół roku temu dosłownie stracili dach nad głową. Dach mamy, który był zerwany, wymieniony. Ocieplenie założone z powrotem, bo była wełna i tam inne wybiało takie... Wszystko, to mokre było, nie nadawało się. Nie. Zakasali rękawy i metr po metrze odbudowywali to, co zniszczyła nawałnica. Nam się tak tu udało, że zięć porobił, ale ludzie czekają na majstrów, nawet jeszcze umowy porobili dopiero na wiosnę. Ogromna skala zniszczeń spowodowała, że zabrakło rąk do pracy. Nie sprzyjała też pogoda. To były najbardziej deszczowe miesiące od lat. Wraz z nadchodzącą wiosną wiele osób od nowa rozpocznie pracę. Myślę, że tutaj przy pomocy samorządu jakoś się uporamy z tym pomalutku. Wojewoda podsumował dotychczasową pomoc rządową. Do powiatu sępoleńskiego trafiło 29 milionów złotych, z tego 18 na odbudowę domów i 11 na dopłaty dla rolników. Do tego 370 ton materiałów budowlanych, ale na tym nie koniec. Na poszkodowane tereny nadal będzie docierało wsparcie. Rok 2018 będzie ważnym rokiem dla powiatu sępoleńskiego, bo ta tragedia, która się wydarzyła w naszym województwie, w tym powiecie, będzie da możliwość odbudowania szeregu dróg, przeprowadzania szeregu inwestycji. Uroczyście otwarta droga powiatowa w Iłowie jest jedną z czterech wyremontowanych dzięki pieniądzom przeznaczonym na odbudowę terenów zniszczonych przez wichurę. Kolejne miejscowości, które odzyskały przejezdność, to Zakrzewek, Witkowo i Wielowicz. Ktoś może powiedzieć dużo czy mało. My mówimy dla nas, co było to zbawienne te środki, ponieważ te odcinki, o których ja mówiłem wcześniej, a ten odcinek głównie, na którym tutaj stoimy, był w fatalnym stanie i groziło tutaj zamknięciem tej drogi, a nie mogliśmy tego dopuścić. Tam, gdzie chociażby z powodu procedur samorząd nie mógł pomóc, zaangażowały się firmy. Wśród nich jest włocławska spółka Anwil, która poza nawozem dla rolników czy wsparciem rzeczowym pomogła poszkodowanym także finansowo. W sposób naturalny przyczyniamy się i chcemy się przyczyniać do tego, żeby tym rodzinom, którym wydarzyło się to nieszczęście, pomóc. W nawałnicy ucierpiało ponad 5000 rodzin w regionie. Wiele do tej pory udało się zrobić, ale wiele jest też jeszcze do zrobienia. Dlatego wsparcie zarówno rządowe, samorządowe, jak i firm czy prywatnych darczyńców jest ciągle potrzebne.